Chciałbym Was przywitać gorąco, serdecznie. Jestem tutaj po raz drugi. Pierwszy raz byłem może 3 lata temu, coś około tego. W skrócie wielkim chciałbym podzielić się z Wami tym, co przeżyłem i co doświadczam do dnia dzisiejszego. Zastanawiałem się, od czego zacząć. Po prostu zacznę od początku. Tak będzie najłatwiej. W wielkim skrócie. Urodziłem się, wychowałem się w rodzinie, gdzie rządził alkohol. Mój ojciec był alkoholikiem, dręczył nas. Mam rodzeństwo brata młodszego i siostrę starszą. Dręczył fizycznie, psychicznie. I trwało to dość długo, przy czym moja osoba stawała się mała, jeszcze mniejsza z każdym dniem. Miałem o sobie bardzo niskie zdanie. Miałem o sobie zdanie, że jestem do niczego się nie nadaję. Lata uciekały i pamiętam szkołę podstawową. Do dnia dzisiejszego mam problemy z relacjami między ludźmi, ale ta szkoła właśnie jakoś przyczyniła się ku temu. Ja byłem zawsze osobą, która była wyśmiewana, szydzono z niej, tylko dlatego, że nie ma ojca. Tylko dlatego, że ojciec jest alkoholikiem. I zawsze w klasie, tam było może z 15-20 osób, pchano mnie na środek i palcami mówiono, on nie ma ojca, on nie ma ojca. I cokolwiek bym nie chciał powiedzieć, to zawsze ten strach i obawa przed tym, że ktoś mnie wyśmieje, była mocniejsza, a nic nie mówiłem. I trwało to lata, całą podstawówkę. Potem przyszedł czas na szkołę średnią, znaczy na zawodówkę powiem. Wtedy tak jakbym się uwolnił, bo to było na małej wiosce. I poszedłem do szkoły zawodowej w Bielsku-Białej. I tam mnie nikt nie znał. I tam mogłem być kimś, kim tak naprawdę nie byłem. Ciągnęło mnie do ludzi, do towarzystwa, którzy byli takim, powiedzmy, marginesem. Zacząłem ćpać, zacząłem pić. W wieku 18 lat niespełna wylądowałem przez ćpanie, ćpałem amfetaminę. Wylądowałem na ulicę. Byłem bezdomny do 25 roku życia. I na tej ulicy było jak było, było różnie. Nauczyłem się tam życia, powiedzmy tego ulicznego. Pamiętam pierwsze 2 tygodnie, jak miałem to 18 lat, wylądowałem na ulicy. Myślę sobie, co ja tutaj robię. Ja nie przeżyję, to jeszcze była początek zimy. Ja mówię, co ja tutaj robię. I 2 tygodnie było takiego przygotowania. Naprawdę byłem wręcz bliski samobójstwa, ale się przyzwyczaiłem do tego. I przez 7 lat żyłem na ulicy, przyzwyczajając się każdego dnia mocniej. Wiele tam robiłem. Naprawdę wiele się działo. Ćpałem codziennie. Byłem takim nikim, takim bezdomnym. Po 4 latach, po 5 wyglądałem jak trędowaty. Jak szedłem przez chodnikiem, to ludzie, oni się odsuwali ode mnie, szli drugą stroną. Miałem wszędzie ropę, wszędzie brud, no to z niedopisania. Miałem 25 lat. Miałem telefon komórkowy. Moja rodzina jak ode mnie się odwróciła, bo byłem kim byłem. W tym momencie napisała do mnie moja siostra SMS-a jak nigdy, że zaprasza mnie na Wigilię. I tam pojechałem, jakoś się ogarnąłem, umyłem się w Albercie i pojechałem tam, nie wiedząc, że ona już jest nawrócona. Pojechałem z myślą, że odpocznę, trochę nabiorę fizycznie sił i przyjechałem do Zaborza, tam okolice Strumienia. Pamiętam, była akurat taka grupa domowa. Tam było może 6-7 osób. Jedna osoba grała na organach, druga na gitarze.
i siedzieliśmy w kuchni. Siedzieliśmy w kuchni i po tym uwielbieniu była modlitwa i oni mieli zwyczaj się modlić głośno. Ja nigdy z Bogiem nie miałem nic wspólnego, a tym bardziej się nie modliłem. Ale gusto narzekałem. I to jeszcze po cichu. Przyszła kolej na mnie. Siedziałem w kącie, jakoś tak sobie niefortunnie usiadłem, że nie mogłem uciec ani w prawo, ani w lewo. Po prostu siedziałem w samym kącie i nie mogłem uciec. Przyszła kolej na mnie. Pamiętam to jak dzisiaj. Moja pierwsza w życiu modlitwa. Spociłem się. No, można było koszulkę wyciskać. I powiedziałem tak, no Panie Jezu, no skoro jesteś, to mi pomóc. I nic się nie stało. Położyłem się spać, wstałem rano. Wstałem rano z myślą, szedłem spać z myślą, że jutro rano wstanę, pojadę do Bielska i sobie wciągnę kreskę. Wstałem rano, jak ręką odjął. Nie było kompletnie nic. W tym momencie zmieniło się moje życie. Mówię, no coś w tym jest. I te 9 lat śpania, te 9 lat picia, w ciągu jednej chwili, w ciągu jednej nocy Bóg ode mnie wziął. To było coś niesamowitego. Moje słownictwo się zmieniło. Przeklinałem, to było moje normalne słownictwo. Tamtego dnia wszystko, tak jakby stał się nowy Łukasz. Potem był ciąg dalszy, szukałem społeczności, szukałem zboru. Bóg mi pokazał, nie wiedziałem, że w ogóle w Bielsku-Białej jest kościół zielonoświątkowy. Bóg mi pokazał we śnie, że jest taki kościół i że mam się tam udać. I tam się udałem i tam od dnia dzisiejszego jestem. Wiele przeżyłem, przez 3 lata chodziłem z Bogiem. Wiele przeżyłem, wiele Bóg mi dał doświadczyć. Ale coś się stało po 3 latach. Od strony, dzisiaj wiem, że to był, że przekroczyłem granicę, której nie powinienem przekroczyć. Poznałem moją żonę, która dzisiaj jest, a jeszcze wtedy nie była moją żoną. I to była ta granica. Braliśmy ślub i mówiłem sobie, że nie będzie żadnego alkoholu na weselu. A czy to było przyjęcie, może było 18-20 osób. Ale żeby iść na jakiś kompromis, bo tam była najbliższa rodzina, to wybraliśmy wino. No i zrobiłem ten krok, tą granicę przekroczyłem, napiłem się wina. I znowu na 4 lata popłynąłem. Zamieniłem ten czas błogosławieństwa na czas totalnej katastrofy. 4 lata życia bez Boga. 4 lata upijania się, ćpania. Nie będę opowiadał całych tych 4 lat. Teraz tą końcówkę może wam przytoczę, żebyście mieli jakiś obraz. Moja rodzina, jak tutaj ją widzieliście, moja żona, córeczka jest tutaj ze mną. Ale jeszcze całkiem niedawno, jak 5 miesięcy temu, żona była gotowa ode mnie odejść, bo ją poniżałem, psychicznie dołowałem. Piłem codziennie przez 4 lata. Nie pamiętam, żeby był dzień bez alkoholu. I to, co zrobiłem mojej żonie, taką krzywdę, jaką ojciec zrobił mojej mamie, to robiłem to samo. Ale to było silniejsze ode mnie. Był taki moment, że żona chciała odejść z córeczką. I postanowiłem, mówię, że potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy. Doszliśmy do wniosku, że zadzwonimy do ośrodka, do Nowej Nadziei. Zadzwoniłem tam, a czy najpierw moja żona, potem ja. Przedstawiłem to, z czym się borykam. I przyjechałem. Ale powiem, mam jeszcze taką ciekawostkę. Jak wsiadałem do pociągu, nawet wcześniej, może dzień wcześniej, ja w głębi serca byłem przekonany święcie o tym, że jak tam pojadę, to moje życie się zmieni. I przed tą zmianą jakoś podświadomie się bałem tej zmiany. I nie chciałem tam jechać. Ja mówię do żony, a to przełóżmy to może za tydzień, może za 2 tygodnie, ale nie teraz. Ale pojechałem tam i powiem wam tak. Był czas w ośrodku na samym początku, gdzie żyłem z myślą, że znowu dałem ciała, że znowu zawaliłem. Dzisiaj mija 4,5 miesiąca, jak jestem w ośrodku.
i mój tok myślenia trochę się zmienił. Dzisiaj żyję z myślą taką, że Bóg jest Bogiem miłości i znów dał mi rękę, podał mi rękę pomocną, abym mógł znów wyjść, abym mógł znów stanąć w odpowiedzialności za to, co robię, w odpowiedzialności za żonę, za moje córeczki dwie, drugą mam w drodze. I jestem naprawdę wdzięczny Bogu za ten ośrodek, bo bez tego to dzisiaj bym z pewnością tutaj nie stał. Jest przede mną wiele pracy, ale i siły. Siły od Boga. Ja doświadczyłem w tym ośrodku nie tyle, co pomocy od strony terapeutycznej, ale i duchowej. Ja przyjechałem do ośrodka wierząc w to, że Bóg mnie już nie kocha, bo robiłem rzeczy, których nie powinien robić chrześcijanin. Ja poddałem pod wątpliwość moje nawrócenie. Ja przez 4 lata upijałem się, doszłem do tego w ośrodku, przede wszystkim przez to, że było mi wstyd i obarczałem sam siebie za to, że upadłem przed Bogiem. I to był właśnie taki jeden z wielu przełomów w moim życiu tam w ośrodku, na samym początku. Mieliśmy zajęcia z pastorem Markiem Tomczyńskim i mówię i rozmawiam z pastorem Markiem o swoim przeżyciach, o tym, co mam w sercu. A mówił mi tak, zadał mi jedno pytanie. Łukasz, czy więzień, który jest w więzieniu i wyjdzie na wolność, czy on jest wolny, czy dalej jest w więzieniu? I to mi dało do myślenia. I dzisiaj wiem, ten czas w ośrodku, te 4,5 miesiące, to jest czas naprawdę takiego mojego wzrostu. Takiego wzrostu krok po kroku do przodu. I wiem o tym, że tutaj są też ludzie, osoby, niektórzy, którzy wahają się przed podjęciem decyzji, aby zrobić krok ku temu, aby było lepiej, ku temu, aby stanąć w odpowiedzialności. Ja powiem odważnie, ja jestem świadectwem tego, że warto stawiać kroki do przodu, że warto podejmować kroki, które nie ciągną cię w tył, wręcz przeciwnie, które pokazują, że z Bogiem można wszystko zrobić. Dziękuję.